Witajcie, mężki z tej strony Trial, wy kolejnym odcinku z Harnoszty na aplikacji Kaiser Redux jako Nowa Anglia. W ostatnim odcinku dopiero co się wyzwoliliśmy i już będziemy atakować resztę Ameryki. Na nasze nieszczęście reszta Ameryki ma znowu problem z pacyficznymi Stanami. Ja nie cierpię tego. To zawsze musi się pokazać w momencie momencie po prostu, kiedy ja gram, bo zazwyczaj pacyficzne Stany aż tak bardzo nie atakują. Ale wyjątkowo teraz musiały. Oczywiście, wyjątkowo teraz. Okej, w takim razie my tutaj już powoli się szykujemy do tej wojny, tam dostaniemy te wargole. Jak tylko je dostaniemy, to musimy je wykorzystać, bo wiadomo, że na nasze nieszczęście, jeżeli ich nie wykorzystamy zbyt szybko, tutaj komuniści mogą paść. A w głównym mierze mój plan polega na tym, żeby kraść im tereny i po prostu wykorzystywać te tereny, żeby rozbudować swoje wojsko. Okej. Widzę, że tutaj budowaliśmy, więc możemy kolejny region rozpocząć masywną budowę. Więc tak, budujcie tutaj jak najwięcej karabinów. Potrzebujemy ich do wojny. No i tutaj mamy oczywiście, więc tak, oprócz tego możemy dostać tutaj kory od razu, więc bardzo chętnie, chociaż tak naprawdę to my przez większość czasu my tutaj nic nie zrobimy. Okej, w takim razie wchodzimy i naszym planem jest jak największe rozejście się, bo tutaj mają trochę bunkrów, więc jeżeli my szybko tutaj przejdziemy, to oczywiście dostaniemy punkty. A druga rzecz, to zaczniemy dostawać jakieś doświadczenie wojskowe. Okej, wygląda na to, że oczywiście nie jesteśmy najsilniejsi, ale za to jesteśmy najszybsi. Więc szybko możemy tutaj przechodzić. O nie, jak to. Okej. To tutaj przychodzą. Okay, nie wiem, czy nam się uda kogoś okrążyć. Naprawdę to my nie jesteśmy zbyt silni, więc nawet nie chodzi, że to my coś robimy. Po prostu my tutaj przechodzimy w lukach, gdzie nie ma naszych sojuszników. Okej. Okay. Dobra, możemy przejść dalej. Póki co, no tutaj przeszliśmy. Oczywiście prawie wszystkie punkty zwycięstwa są tutaj. Detroit, jak przejmiemy, to nie będzie jakieś mega ważna rzecz. Pytanie jest takie, czy gdzieś mamy rzeczy, które by się nam przydały. To się by przydało. To jest fajna rzecz, stabilność. Dobra, więc może zróbmy najpierw to, bo tutaj jest trochę do dywizji. A później zobaczymy, jak przy reszcie będzie. Okej. Póki co część naszej dywizji atakuje, nawet im się to nie udaje, tylko że nie powiem, nasze dywizje nie są najlepsze. Tak, powiedziałem prawdę. Nasze dywizje są złe i musimy ją jakoś poprawić. Czy jest coś tutaj do roboty? Będziemy radar zrobić. W ogóle 4 sloty badawcze to jest w miarę dużo, więc trzeba o tym pamiętać. O nie, jakiś wypadek. Ja widzę, że tutaj Kanadyjczycy nam w miarę pomagają. Mamy jakieś bonusy do wojny? Nie, nie mamy zbytnio. Dobra, póki co widzę, że tutaj konstytucyjne stany walczą. Fajnie by było, gdyby tutaj uderzyły i coś nam pomogły. Ale nie powiem, czasami tak bywa. My w tej wojnie straciliśmy 20 tysięcy, a zabiliśmy nikogo. Nie, ja szukałem. Czekaj, to jest to. 5 tysięcy. Jej.
Widzicie, jak dużo zrobiliśmy dla naszych, dla Kanadyjczyków, to w ogóle nic. To jest jakiś żart, żeby 5000. No, przecież pewien moment pchaliśmy bez sensu, więc nie zdziwię się. Okej, okay, póki co. Niech tutaj. Może nie atakujcie za rzeki. Więc możemy tutaj przenieść dywizję. Udało nam się. No niestety tutaj trochę mocno trzymają. Próbujemy coś zrobić. O! Udało nam się odciąć Detroit. Okej. Cztery dywizje na Detroit. I... No i połowa naszej armii tylko. Okej, dlaczego? Mamy 8 dywizji, okej. Dobra, weźmy sobie to, bo tutaj dosyć dobry bonusik jest. Widzę, że część dywizji już się pojawiła przy Detroit i już przejmujemy, ale Detroit to nie jest jakiś taki jeszcze duży punkt zwycięstwa, dopiero później będzie. No, nie wiem, 44, 34 na 10%. Wydaje się, że 10% to dużo, ale nie jest aż tak bardzo dużo. Okej, okay, kolejna fabryka. Ej, bo to my dostajemy te tereny. Jej. I możemy ekonomię dać bardzo pięknie. No i tutaj przyjęliśmy. No i wiecie, no normalnie byłoby coś takiego, że a nie, no tam oddaj terytoria, bo wiadomo, że to tam część walk to tamci zrobi, a nie wszystko ty. Nie. Ja tak nie zrobię. Wszystko dla mnie. A później będzie taki problem, że pacyficzne Stany poradzą sobie z resztą. Wtedy będzie problem z tym, żeby jakoś to załatwić. Więc wszystkie tereny dla mnie. Jej. I możemy się póki co zająć innymi słabymi ogniwami. Nazywającymi się... no... Federalni. No, w sumie powinniśmy im pomagać. Ale powiedzmy sobie szczerze. Każdy chce się załatwić federalny. Okej, okay, póki co mamy taki problem, że... Szukam, czy nie mamy gdzieś korów, żebyśmy tutaj mogli trochę te terytoria korować. Mamy tutaj armię. I trochę też mamy tych. Póki co nie mamy tutaj zbytnio wyborów. Dobra. Okej. Wygląda na to, że nasi sojusznicy zbytnio się nie pojawili w okolicach. Więc... O, pognęli ich, dobrze. Więc będziemy musieli chyba zmienić tych, których będziemy atakować. Dobra, to w takim razie... O, weźmy. I chyba zaatakujemy tych, bo widzę, że Kanadyjczycy ich nie lubią. Nie lubią bardzo. W takim razie się ustawmy tutaj. I ich zaatakujemy. Okay. Chociaż zawsze można byłoby tutaj pacyficzne Stany, ale jest taki problem, że tam Brytyjczycy mało co dywizji postawili. Okej, okay, budujmy trochę więcej tych rzeczy, które się przydało. Okej. Okay. Co tutaj możemy zrobić? O, lepszy karabin. To jest zawsze dobra rzecz. O, już tak w sumie. I już ulepszenia pod dywizję normalnie. O, bardzo lubię widzieć. No nie dziwię się, że nasze dywizje są słabe, jeżeli patrzymy na nasze dywizje i to jest coś takiego. Mogę postawić artylerię? Nie.
Okej. To co to? Jakiś błąd? Oj. Oj, błąd. Okej. Czasami są takie błędy w grze. Nie wiem, jak one się robią, ale to jest drugi raz, kiedy coś takiego mi się pojawiło. Jakby co? Więc tak, fajnie. Okej, rozstawmy w takim razie tutaj też te rzeczy. Tutaj możemy dać tutaj ulepszenia. I tak. No i teraz w sumie nasze dywizje trochę zaoszczędziły. No i teraz mamy problem. Pytanie jest, co nasi sojusznicy będą chcieli zrobić. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby zaatakowanie oczywiście konstytucyjnych stanów, tylko że nie mamy zbytnio dywizji. Więc musimy zaatakować tutaj tych. Cywiczne stany. No, mogłem zaatakować ich trochę wcześniej, byśmy oczywiście trochę dostali. Ale oni chyba się połączyli, szczerze powiem. O! Uda nam się złapać UFO. Yo! Dobrze. Okej. W takim razie wykorzystajmy to i zaatakujmy pacyficzne stany. Okej. Coś mi się nie podobało tam, ale okej. Dobra. Więc tak, kończmy sobie tutaj drzewko. No się pojawiliśmy tutaj. No i nie powiem, tak naprawdę to możemy tutaj atakować, ale nie wiem, jak bardzo nam się uda. Oj. O, oczywiście huragan. Co innego mogło się pojawić? A wygląda na to, że część naszych ulepszonych dywizji w miarę sobie radzi. I oczywiście tutaj mamy problemy z tym, że co chwila przechodzimy. No fajnie, Resistance to Occupation. Ale zapytajmy się o tutaj dostęp. Widzę, że jak tam przechodzimy coś tej poprzednią frakcję wyzwalamy. No może to nie być zbyt miłe. Może się źle skończyć dla nas w przyszłości. Ale teraz jak tutaj rozstawiliśmy, to pacyficzne stany przynajmniej trochę trzymamy. Okej. Kolejne fabryczki militarne, bardzo chętnie. Jak to wygląda z tymi? Tutaj no się rozstawiamy. Mamy braki w karabinach, ale nie wiem, czy to są ciągłe braki, więc zobaczmy, ile mamy na plusie. 3 tysiaki. Może już 5 dywizji zacznijmy produkować. Okej. No, ciągle ten opór przeciwko okupacji się pojawia. Co nie jest zbyt miłe. Plus jeszcze tutaj się nam front trochę popsuł. Okej, może już się naprawi. No, atak od strony tutaj gór nie jest najmądrzejszym atakiem. Ale na szczęście nasi sojusznicy robią desanty z wielbłądami. Ej, to jeszcze. No, oczywiście, że Lovecraft jest najlepszy. Oczywiście tutaj Francuzi desantujący się i uciekający z portu, który za chwilę im zajmą i Francuzi stracą dywizję.
na typowi Francuzi. Okej. No taki problem jest z tym, że teraz te konstytucyjne Republika Ameryki, chyba tak to dobrze przetłumaczyłem, trochę jest zbyt duża. Wiadomo, że chcemy trzymać tak trochę tak na smyczy ich, żeby jednak nie było żadnego problemu z nimi. Ale może być problem, ponieważ znowu jedna frakcja jest większa. Okej, póki co my tutaj atakujemy, ale szczerze, to my w sumie możemy robić nawet front u nich. Więc tutaj macie na rzece. Nie, jeżeli jesteście na rzece, no to wiadomo, że nie pójdzie. No, ale może spróbujemy. Ale powiem szczerze, raczej mało prawdopodobne. Okej. Dużo rzeczy możemy naprawić. Zapomnieliśmy przez pewien czas robić. Jak to się robi? To mieliśmy. O Jezu, to tego. Okej, trzy dywizje pancerne. Zawsze lubię, kiedy dostajemy dywizje pancerne. A jak to wygląda z tymi... Tutaj część dywizji zamienia się w światełka na choince. Czy wy naprawdę macie problem? Ale niech wszyscy tu po prostu manualnie przyjdą, bo widać, że AI ma jakiś problem. Okej. Wykorzystajmy to, że możemy sobie wybrać więcej ludzi. Dobra. I jak to będzie wyglądało? No, nie wygląda to najlepiej, ale jeżeli to jest jedna milicja, to chyba sobie poradzimy. Lepsza artyleria. Zawsze w cenie. No i tutaj ulepszenie do tego Mio. Okej, nasze Mio przeciwpancerne. No i więcej dywizji, to jest ważne. Później oczywiście, że będziemy walczyć przeciwko tym, co nie będzie najmniejszą rzeczą na świecie. Okej. Okej, co tutaj jest? Mamy okej, już prawie kończymy. To mi się podoba. Trzy milicje, no to zawsze coś może być. Jak to wygląda z tym? No tutaj trochę tego jest, ale my powoli walczymy. Powoli zajmujemy się tym. Okej. Szczerze powiem, aż tak bardzo nas już nie martwi. Stabilność mamy jej naprawdę dużo. Okej. Dobra, widzę, że produkcja nam tak trochę podskoczyła, więc możemy sobie rozbudować ją. Widzę, że Osmanowie rozpadli się. Czego nam brakuje? Lekkich czołgów. Mamy lekkie czołgi? Mamy. Okej. Dobra, niech się tutaj produkują. Myślałem, że jest jakaś
nie wiem, White Peace, dlatego że nie wiem dlaczego myślałem o tym. Ale widzę, że tutaj federalni w miarę dobrze atakują. Tylko że my mamy taki problem, że tak możemy zaatakować z północy, tylko na północy jest okropne zapatrzenie. Możemy stąd zaatakować, tylko że jak sami widzicie, mamy jakieś problemy z tym, żeby przepchnąć dywizję. Przepchniemy to, ale to w ogóle słabo idzie. Więc zobaczymy. Ok, War Economy. Nie jesteśmy na War Economy, nie wiem dlaczego. Nawet ulepszenie z tego War Economy nie byłoby aż takie dobre, ponieważ Total Mobilization. Nie jestem wielkim fanem. Okej. Dobra, co tutaj możemy porobić? Możemy dalej badać w ramach czołgów. Zawsze coś fajnego jak macie czołgi. No tutaj jak sami widzicie, aż tak dobrze nam nie idzie. Możemy tutaj wejść ponownie, ale tak, mamy tą jedną milicję, która jest okropna. Mamy tych tutaj zmotoryzowanych. Duży są w miarę. Ale no tak, jednak wypniemy, to nie za chwilę wrócą. O, ale na szczęście tutaj trochę lepsze. A, wiem dlaczego mogło być problem, bo dlatego, że tutaj mają niezbyt agresywnie. To czasami powoduje błędy. Okej, jaka tragedia. No, wielka. Okej, nie podoba mi się minus 3,5. Ale te bonusy w miarę są okej. Te doktryna jest dobra. A może najpierw weźmiemy to? Szczerze powiem nie, bo to jest tak naprawdę to nie jest nic. Weźmy w środek. Mało co nas kosztuje. Na pewno się przyda. Okej, już mamy w miarę dobrą armię, nie powiem. To naprawdę jest w miarę okej. Okej, co tutaj jest Mio? Tutaj Mio takie dostaliśmy. Są nasz średniaczki. No, się nam przyda. Będziemy korzystać z nich. Możemy najpierw nawet je zacząć badać. Okej, tutaj trochę do przodu. My samoloty też powinniśmy w miarę możliwości zacząć badać. Mogą się przydać. Okej, wygląda na to, że tutaj się przybiliśmy i teraz mamy pewne bonusy z tego. No, możemy coś tutaj zrobić. Mamy trochę tutaj rzeczy. No mamy trochę czołgów, więc możemy tutaj dać. Samoloty, no to wiadomo, że musimy poczekać. Nasze dywizje. Czyli dywizje biegną do przodu. Okej, biegnijcie, biegnijcie. Weźmy sobie to. No 3,5 dla całej Ameryki nie jest najgorszym tutaj rzeczą. Okej, widzę, że tutaj znowu się próbują desantować. Dlatego trochę mnie boli, kiedy dołączają tutaj do wojny, bo wiecie, bo tak naprawdę to ja im trochę zabijam ich przez to. Widzę, że federalni sobie w miarę radzą. Mamy już w sumie tutaj nowe fabryki, więc możemy zacząć produkować jakieś samoloty. Okej, wygląda na to, że się przebiliśmy. Wiecie co, damy sobie tutaj tego Filmarszala rozkaz. Ponieważ dzięki temu kolejną armię tutaj wyślemy. Okej, tutaj w miarę, że tak powiem, radzimy. Tutaj się
bardzo przybiliśmy do przodu, ale cały front się tak trochę przybija. Trochę głupio, ponieważ tutaj powinniśmy na południu się w miarę przebijać bardziej. No ale każdy ma swoje rodzaje tutaj, jak chce żyć. A my chcemy żyć w taki dosyć żywiczny sposób. Okej, okay, widzę, że tutaj już nie mamy, możemy gospodarcze sprawy na pewno zrobić. No i może wykorzystajmy to, że możemy tutaj rozstawić antitanki. Mamy większe dywizje, z tego zrobić. I artylerię. Tutaj takie już chunky dywizje powstają. Ale na szczęście nasza produkcja jest na tyle duża, że naprawdę może to się nam szybko oddać w różnych takich bonusach. Okej. Dobra, bierzemy sobie to. No i widzę, że już cała tutaj armia w miarę sobie radzi. Jak to wygląda z czołgami? Mamy 100 na plusie, to znaczy, że nie jest źle. No i to, że nam się zmniejsza, to też jest plus. Tutaj możemy karabin ulepszyć. Okej. Dobra, udało nam się to zrobić. Jakie mamy kolejne bonusy? Mamy The King in Yellow. No nawet fajne Spartan Society. O, Spartan Society nam w ogóle zbija to, co przed chwilą zrobiliśmy. Dobra, ty zamiast tego się bić, to idź dalej. To jest coś takiego, że oni czasami się biją, a mogą przejść dalej, co w ogóle dla nas będzie znakomite. Ty idź do San Diego. Reszta dywizji po prostu tutaj wejdzie i tutaj załata wszystkie dziury. No, tutaj dobrze idzie. My oczywiście, że zabierzemy te terytoria, no, dlatego że czemu nie. Na szczęście mają tutaj taką dosyć dużą wojnę, co może się skończyć na tym, że jako, że mam dosyć dużo dywizji już powoli, to może się dla nas bardzo dobrze wykorzystać nasze nowe terytoria. Jest taki problem tylko, że już powoli się kończy nam czas na odcinek. Tak, czasami tak bywa, że bardzo szybko kończy się. I szczerze mówiąc, dzisiaj miałem okropny dzień, dlatego że byłem potrzebny co 20 minut. I jak każdy, kto chce coś zaplanować, na przykład nagranie odcinka, który trwa więcej niż 20 minut, to wie, że tego się nie da i trzeba robić coś innego. I w pewnym momencie już byłem tak wzięty tym czymś innym, zostałem wezwany i takie... Tak, no czasami tak była. Dobra, na razie wygląda to znakomicie, nie powiem. Wiem, że oczywiście to ci przejmują, ale no powiedzmy sobie szczerze. 27%. A ci? No faction? Ej, jak to? Ejo. No nie, no atakujecie pacyficzne. O. Gdzie jest? Nie jesteście z nami frakcji. Nie cierpię tego, jak czasami po prostu coś się psuje. No tutaj... No ja wiem, że walczycie! Dobra, po prostu wiem, że mają resztę. My mamy 27, to jest dużo. Przyjmiemy resztę terytoriów. Ci to są tutaj z frakcji, więc no wiadomo, że ci to tutaj przejmą. I my zaatakujemy zapewne konstytucjonalistów. W sumie przydałoby się, bo wtedy ci to będą mieli mało terytoriów. Chociaż będą ci tutaj. No, duże do wyboru. Może chyba federalny zatokiem. Ale to zobaczymy w kolejnym odcinku. Z wami trochę. No, cześć!